Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Dzisiaj bierzemy się za wymianę zasilacza. Wyjmę z komputera mój stary zasilacz i zainstaluję zasilacz firmy Be Quiet PowerZone 650W. Myślę, że będzie ciekawie, tak więc zobaczcie sobie wnętrze mojego komputera. Gdybyście chcieli sprawdzić ceny widocznych sprzętów na tym filmie, to znajdziecie je w opisie filmu. Zapraszam Was do oglądania. No dobrze, bierzemy się za wymianę zasilacza. Przede wszystkim trzeba wyłączyć komputer, odłączyć wszystkie kable i wtedy zdemontujemy stary zasilacz i zamontujemy nowy. Ok, komputer wyłączony, możemy zaczynać. Odłączam z tyłu wszelkie kable od monitora, mini jacki, USB. Wyłączam pstryczkiem zasilacz. Okay, wyjmujemy sobie. Wszystko co zbędne, wyłączamy zasilacz i dopiero wyjmujemy kabel. Ok, w tej chwili zasilanie jest odłączone, możemy działać sobie dalej. Zdejmuję boczny panel, zdejmę też górny. Ponieważ muszę od płyty głównej karty graficznej i innych podzespołów po prostu podpinać stare kable. Te przewody już nie będą niczego potrzebne. Ok, więc tak, to możemy zostawić, bo to idzie od przedniego panelu. To jest front audio, czyli też może zostać. Co na pewno musimy demontować, to zasilanie karty graficznej. OK, 24-pinówkę z płyty głównej też tutaj słabo widoczny, ale jest. Zobaczcie, przewód 8-pinowy zasilający sekcję procesora i oczywiście kable połączeniowe do dysków, tak więc będę tą obudową troszeczkę manewrował. OK, jedziemy sobie po kolei. Kamerka jest, odpinamy na początek 24-pinówkę. Ten kabel czasami bardzo mocno siedzi. Lepiej go wyjmować ruchami na boki. Oczywiście trzymamy też ten element, który go odbezpiecza. Ok, 24 piny puściły. 8-pinówka też jest już wyjęta. I moi drodzy, muszę jeszcze dostać się do dysków. W tym celu jeszcze trzeci panel musi być zdjęty. Ok, trzeci panel zdjęty. Jak widzicie, też kable zasilacza idą do moich dysków SSD i tam pod spód jeszcze do jednego dysku mechanicznego, więc sobie to wszystko wypinamy poza tymi setami, bo one idą na płytę główną, ale kabli zasilających chcę się pozbyć, więc delikatnymi ruchami je wyjmuję z dysków SSD. Ja akurat mam jeden kabelek, więc nie będzie z tym problemu. Dobrze. Czyli tak, grafika, 24-pinówka, 8-pinówka z sekcji procesora, zasilanie dysków, więc myślę, że w tej chwili mam już wszystko. I teraz co pozostaje mi zrobić, to odwrócić moją obudowę. Ok, obudowa odwrócona i tutaj wychodzi na jaw geniusz tej konstrukcji Thermaltake Core V21. Że możemy odkręcić, jak widzieliście, wszystkie panele boczne oraz panel górny. A jakby komuś było mało, odkręcamy też dno budowy i mamy piękny dostęp do zasilacza. Zasilacz trzymany jest na śrubki, zobaczycie to z tyłu, oraz na taką specjalną klatkę, którego tu podtrzymuję, ale myślę, że najpierw usuniemy sobie kable ze środka. Ok, jak widzicie, jest tutaj jeszcze zasilanie tego mojego dysku mechanicznego. On tutaj sobie jeszcze spoczywa. Natomiast kiedyś mam plan, żeby przenieść go po prostu do jakiejś takiej kieszeni zewnętrznej i zrobić sobie z niego zewnętrzny magazyn danych. Dobra. Kolejny kabelek wychodzi. Teraz 24-pinówka z zasilacza. Ok, jak widzicie, zasilacz, który mam teraz, czyli Cooler Master, jest też konstrukcją w pełni modularną,
Dlatego osobiście takie zasilacze polecam szczególnie do małych obudów, bo wtedy można sobie fajnie ogarnąć kable, na spokojnie wszystko popodłączać i jest naprawdę lepiej. Ok, ostatnie kable opuściły komputer. Było tego dokładnie tyle. Jeszcze zdejmę tą klatkę. Jest to dość fajny patent, ponieważ dobrze pomyślano tutaj o tym zabezpieczeniu. Tutaj mam jeszcze z tej strony drugą śrubeczkę. Dobrze, ta część wyszła. Druga część prawdopodobnie może zostać na miejscu. Teraz to się okaże. Odkręcamy jeszcze właściwe śrubki od zasilacza. Dobra, widzimy, że zasilacz już złapał luz. I myślę, że dam radę go wysunąć bez wyjmowania tego elementu. No i oto zasilacz, który opuszcza mój komputer. Jest to jednostka o bardzo dużej mocy, 1050 W. Generalnie taka moc nigdy nie była mi potrzebna. Natomiast jest to zasilacz, który dostałem, nie kupowałem go, więc wiadomo. No i teraz pora na power zone'a. Mamy te śrubki w zestawie, trochę dłuższe. No i oto on, Be Quiet Power Zone 650 W. Wiem, że ten zasilacz Cooler Mastera jest troszeczkę większy, ale też sporo cięższy. I teraz umieszczamy na miejscu zasilacz firmy Be Quiet. I znów musimy zabezpieczyć całość przy pomocy tego elementu. Elementy są już na miejscu. Jak widzicie, ten zasilacz jest troszeczkę węższy, więc ma po bokach jeszcze troszeczkę luzu. Natomiast te gumowe elementy go tutaj docisną. Ok, pora go sobie skręcić. No dobrze, więc kręcimy. No dobrze. Od tyłu zasilacz mamy już dobrze dokręcony. I teraz pora jeszcze tylko ten koszyczek trzymający zasilacz od spodu. Dobra, to skręcamy. I z tej strony. Okay, bierzemy się za pierwszy kabel, 24-pinówka ATX. Wspinamy główne zasilanie. Dobrze, główny kabel siedzi. Teraz zasilanie sekcji procesora. To idzie tutaj. Ok, te dwa kabelki już sobie tutaj przepchnę w dalszą część obudowy. Potem to sobie uporządkujemy. Wiem, że kable są dość miękkie. Teraz bardzo ważna rzecz, czyli zasilanie grafiki PCI Express. I ostatnia rzecz, zasilanie SATA. Mam nadzieję, że jeden kabel mi starczy do wszystkich trzech dysków, do dwóch SSD-ków i do tego tutaj mechanicznego. Więc to po prostu sobie wepniemy, myślę, że w ten najniższy slot. Jak pamiętacie, możemy tu jeszcze podłączyć trzy wentylatory pracujące w obudowie. Więc jak doczekam się większej ilości wentylatorów w tej obudowie, na pewno to sobie przetestuję. Zobaczymy, jak to działa. Wtedy przez 3 minuty jeszcze po wyłączeniu komputera pracują te podłączone tutaj wentylatory, chłodząc nasze komponenty. I też pewnie wentylator zasilacza będzie pracował po wyłączeniu komputera. Dobra, ten kabel od razu muszę podłączać do dysków. Ok, już myślę, czy na to radzę zrobić. Sobie wypuścimy to i to tutaj, czy ten kabel da radę wrócić do dysku. No, na styk nie, niestety to nie wyjdzie, więc muszę podłączyć dyski SSD, a osobno podłączyć tamten dysk mechaniczny.
Dobrze, tu mamy załatwione wszystko do zasilacza, podłączone dyski, podłączone, więc można sobie już obudowę obrócić, zamknę już dół. No troszkę szkoda, że zabrakło trochę centymetrów, żeby jeszcze ten dysk twardy podłączyć tym jednym kablem, musiałem użyć drugiego. Natomiast tak jak mówiłem wcześniej, ten dysk jest do usunięcia z komputera. Zrobię sobie z niego dysk zewnętrzny, więc to jest rozwiązanie tymczasowe. OK, dół mamy. Dobrze, podpinam pierwszy kabel na płytę główną, sekcja zasilania procesora. Kabelek sobie spróbuję tutaj przeciągnąć tylko tyle, ile go będę potrzebował. OK, teraz w górę. Dobrze, jedna sekcja weszła, druga weszła, kabelek stabilny. Teraz 24-pinówka. Widzicie to tutaj, taki szeroki port. I ostatni element, zasilanie PCI Express do karty graficznej. Też powinno tutaj pójść bez żadnych problemów. Jeszcze muszę sobie tylko kabelki troszkę dogiąć. OK. Dobrze, oba są na miejscu, więc moja karta jest zasilona. Są tutaj niepotrzebne, możemy wepchnąć do tego miejsca w obudowie, które właśnie jest przeznaczone do nadmiaru kabli. Tam sobie mogą leżeć, nie widać ich, nie przeszkadzają. Dobrze, powiem Wam, że w tej górnej sekcji tutaj nie jest źle, wiadomo, kilka kabli jest, bo muszą one być, muszą zasilać podzespoły. Natomiast wygląda to wszystko jakoś w miarę sensownie. Teraz sobie zmontuję obudowę i za chwilkę już podłączamy. OK, obudowa na górę. Obudowa na drugi bok. Kolejny panel, czyli okienko. W ten sposób. No i moi drodzy, chwila prawdy. Kabelek jest. Power. I włączamy komputer. No i zajrzyjcie sobie, wszystko w jak najlepszym porządku. Karta graficzna śmiga, płyta główna zasilona. Kabelki sobie grzecznie leżą. Tak więc przeprowadzka zasilacza jak najbardziej udana. Za jakiś czas recenzja tego zasilacza, tak więc zaglądajcie na kanał, śledźcie go, gdyż codziennie coś nowego. Na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!